Za nami święta Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że dobrze przeżyliście ten czas. A przed nami nowy 2019 rok. Nie wiem, jakie myśli towarzyszą Ci teraz, kiedy mówię o 2019 roku, ale myślę, że dobrze będzie zastanowić się nad hasłem biblijnym, który na ten rok jest bardzo ciekawy, bo brzmi: szukaj pokoju i dąż do niego. Dwa takie luźne skojarzenia. Myślę, że każdy z nas na co dzień mimo wszystko dąży, ogólnie rzecz biorąc, do pokoju, do tego, żeby mieć się dobrze. To takie bardzo duże uproszczenie. Natomiast pierwsza część tego hasła, szukaj pokoju, jest już znacznie trudniejsza. Wielu ludzi szuka tego czegoś, tego pokoju w różnych rzeczach. Czasem są to pieniądze, czasem jest to sława, czasem jest to jakaś rzecz, której bardzo pragniemy, ale finalnie okazuje się, że ciągle nie jest to to, czego szukamy. Zresztą znam wielu ludzi, którzy mają na przykład bardzo dużo pieniędzy, a ciągle pokoju nie znaleźli. Gdzie tego pokoju szukać? To jest dobre pytanie. Muszę powiedzieć, że sam zadaję sobie to pytanie i mam na nie odpowiedź. Jeśli chcesz, możesz z niej skorzystać. Gdybyś otworzył Ewangelię Jana na 14 rozdziale, 27 wierszu, to w mowie pożegnalnej ze swoimi uczniami Pan Jezus mówi do nich takie słowo: pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję, niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Prorok Izajasz, kiedy zapowiadał narodzenie się Jezusa, mówił, że rodzi się Książę Pokoju, że On będzie pokojem. I dlatego to proste pytanie na nowy 2019 rok. Czy szukasz tego pokoju rzeczywiście u Chrystusa, który jest Jego źródłem? Chcę życzyć Tobie, ale też sobie, żebyśmy w tym 2019 roku mogli powiedzieć: mam pokój w sercu. Jestem szczęśliwym człowiekiem, mimo tego, że nawet dookoła będzie nie tak, jak trzeba, ale ja mam pokój, znalazłem Chrystusa. Tego Tobie i sobie życzę. Z Bogiem.